Znajdujemy się w miejscowości Kopienica w województwie śląskim, gdzie Nufarm ma zlokalizowane swoje poletka doświadczalne. Jak Państwo widzicie, stanowiska bardzo ekstremalne, gdzie mamy bardzo duże spektrum chwastów występujących w tej pszenicy. I tutaj testujemy jedno z naszych kluczowych rozwiązań herbicydowych na jesień, a mianowicie Saracen Delta Complex. Rozwiązanie, które zawiera w swoim składzie dwa preparaty. Jednym z nich jest Saracen Delta, a drugim Shelter. Saracen jest jednym z niewielu produktów na rynku, a powiedziałbym nawet pojedynczym produktem, dość unikatowym, ponieważ zawiera w swoim składzie florazulam, czyli substancję z grupy sulfonylomoczników. Drugą substancją, która wchodzi w skład preparatu Saracen Delta, to jest doskonale znany diflofenikan. No i partner w postaci Sheltera zawierający flufenacet, doskonale Państwu znaną substancję, tak zwaną grass killer. Wielu rolników zastanawia się, czy wykonywać zabiegi jesienią, czy przełożyć ten zabieg na wiosnę. Natomiast patrząc na takie stanowisko, gdzie mamy tak dużą presję chwastów, zdecydowanie zaleca się wykonanie takiego zabiegu jesienią, gdyż na takim stanowisku mamy chwasty zimujące, jak chociażby chwasty z rodziny rumianowatych, przede wszystkim przytulia, ale też i miotła zbożowa. Ciekawostką w preparacie Saracen Delta jest florazulam, który należy do grupy sulfonylomoczników i jak dobrze wiemy, grupa ta doskonale działa również na samosiewy rzepaku, które są dosyć sporym problemem w przypadku tak zwanych trójpolówek lub wszelkiego rodzaju uproszczeń w uprawie. Florazulam jest to jedyna substancja z grupy sulfonylomoczników zarejestrowana na jesieni. Saracen Delta Complex jako gotowe rozwiązanie promowane jest w postaci gotowego paku przeznaczonego na powierzchnię 3 hektarów, gdzie rekomendujemy stosowanie 75 ml preparatu Saracen Delta oraz 250 do 300 ml na hektar preparatu Shelter. Wyższą dawkę Sheltera rekomendujemy stosować na stanowiska o zdecydowanie większej presji miotły zbożowej. Natomiast w zdecydowanej większości dawka 250 ml na hektar preparatu Shelter będzie wystarczająca. Dobór obydwu preparatów nie był przypadkowy, ponieważ szukaliśmy kompleksowego rozwiązania, również takiego, które zapobiegałby wystąpieniu odporności. To rozwiązanie jest naprawdę skutecznym rozwiązaniem działającym na większość chwastów występujących, uciążliwych chwastów występujących w zbożach ozimych. W przypadku Sheltera tutaj substancja występująca w tym preparacie jest też znana ze swojej dosyć dużej skuteczności w przypadku zwalczania wyczyńca polnego, aczkolwiek w przypadku walki z tym akurat chwastem dawka powinna być zwiększona. Nasze doświadczenia w stacji doświadczalnej Nufarm, ale także doświadczenia rolników podczas przeprowadzonych wdrożeń pokazują, że zastosowanie kompleksowego rozwiązania jesienią ma niezaprzeczalne zalety nad zabiegami wiosennymi, gdzie wpływ pogody czasami uniemożliwia wykonanie zabiegów odchwaszczających zboża w odpowiednim terminie. Fazy chwastów są przeskoczone, ale również i fazy zbóż nie dopuszczają stosowania pewnych rozwiązań. W takiej sytuacji paleta preparatów dostępnych się zawęża. Skuteczne wykonanie zabiegu jest też utrudnione.